roboczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpress, Witpress, baw się tak jak Witpress. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos, I love Witpress. Impreza na zakończenie szkoły. Dzień dobry, Fabia. Zobacz, kogo przyprowadziłem. No, cześć. Witaj, Gwen. Oj, a co ty taka smutna jesteś? Co jest? Wiesz co, wujku, mamy w szkole imprezę na koniec roku. Wszyscy tam będą i każdy musi powiedzieć coś od siebie, a mi znowu nic nie przychodzi do głowy. Na poprzednim zakończeniu wypadłaś świetnie, na pewno coś wymyślisz. Oj, chyba nie tym razem. Uda się. No a jeśli chcesz, to mogę ci pomóc. Sam przemawiałem na zakończeniu roku w szkole fryzjerskiej. To dopiero było przepiękne. Ale musimy przygotować Gwen. Wyrobimy się? Ja się zajmę Gwen, a ty przemową. I wiesz, jeśli będziesz mieć pytanie, jestem tutaj. Rozumiem i dziękuję. Dobra, dobra. Stylówka, którą Gwen miała w odcinku o zakończeniu szkoły, była super. Zatem powtórzmy ją. Słuchaj, a może moglibyśmy zorganizować jakąś muzykę na tę imprezę, Fabia? W ogóle na siebie masz pomysł? Oj, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Cholerka, w głowie pustka. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Tymczasem przygotujemy graduation style. Mógłbyś troszeczkę ciszej? Nie mogę się skupić. Już dobrze, dobrze, soreczka. Uwaga, przyjaciele VIP Pets. Do tej fryzury potrzebne nam będą grzebień Gwen, gumka, kosmyk do czepianych włosów, spinka do nadania kształtu, kokardka i obruszka. To lecimy! Żeby przygotować fryzurę, najpierw musimy rozczesać dobrze włosy. Teraz zbieramy wszystkie włosy i układamy wysoki kucyk, lekko na bok. Taką fryzurę związujemy gumką. O tak! A teraz bierzemy ciemne pasemko i doczepiamy je do kucyka na wysokości gumki. To bardzo proste, a wygląda fenomenalnie! Naprawdę zapowiada się bardzo ślicznie! A to jeszcze nie koniec. Widzicie tę spinkę? Jeśli zwilżymy trochę kosmyk i przejedziemy spinką od góry do dołu, odrobinę dociskając, otrzymamy włosy pokarbowane idealnie. A teraz super kokardka, żeby zmienić Gwen w królową DJ-ek. Mogę ja założyć kokardkę? A jak ci idzie pisanie? Już prawie skończyłam, mogę zrobić przerwę. Wygląda bosko, ale nie masz wrażenia, że czegoś tu brakuje? No tak, obruszki. Teraz gotowe. Fotkę. Pokażmy wszystkim ten super zaczes. Tak jest. Wszyscy powinni to zobaczyć. Wow! Wyglądamy idealnie. Wrzucam zdjęcie. Tak jest. Ej! A ty co robisz? Przeglądam to, co napisałaś. I co myślisz? Dobra robota. Podoba mi się. Tak? Tak. Bez dwóch zdań. Dobrze napisane i ładne. Gratulacje! Dziękuję. Ale została jeszcze jedna rzecz. Na jaką stylówkę stawiasz? Nie wiem. Jeszcze o tym nie myślałam. Myślałem, żeby ci zrobić trwałą. Tak jak w latach 80. Nigdy w życiu. No weź, spodoba ci się. Wierz mi. Lepiej nie. Wolałabym coś nowoczesnego. Tak, chodź. Zaraz ci założę papiloty. Będziesz wyglądać bosko. Nie! Tak, sama zobaczysz. Już koniec
dzisiejszego tutorialu. Trzymajcie się, przyjaciele VIP Pets, i do następnego!